Dziś uczniowie ostatnich klas liceum i technikum kończą swoją przygodę ze szkołą. Ze względu na panującą pandemię koronawirusa nie odbędą się apale i uroczyste wręczenia świadectw. Oficjalnie maturzyści kończą dzisiaj swój ostatni rok szkolny. Jest on niewątpliwie wyjątkowy, ponieważ pandemia koronawirusa sprawiła, że uczniowie nie mogą odebrać świadectw. W tym roku wręczenie przybierze inną formę. Dyrektor szkoły musi określić tryb i termin odbioru przez uczniów świadectw. Należy pamiętać o bezpieczeństwie: maseczki, rękawiczki własny długopis. Niektórzy dyrektorzy już ustalili terminy i formę odebrania świadectw. W wielu szkołach uczniowie będą przychodzić pojedynczo w wyznaczone dni. Jak przypomina rzecznik prasowy Men, osobisty odbiór tego dokumentu jest koniecznością. Oczywiście uczeń może zwrócić się z prośbą do dyrektora szkoły o przesłanie skanu świadectwa, jednak należy pamiętać, że nie będzie to traktowane jako odbiór świadectwa. Będzie to jedynie informacja dla ucznia, otrzymana drogą mailową. Zakończenie roku szkolnego to jednak nie koniec nauki. Maturzystów czeka jeszcze egzamin dojrzałości, który ze względu na panującą sytuację został przełożony z maja na czerwiec, co też nie jest pewnikiem. Istnieje również prawdopodobieństwo, że tegoroczne matury odbędą się jedynie w formie pisemnej, a część ustna zostanie odwołana. O tym będzie informował minister Edukacji Narodowej Dariusz Piątkowski.